Cześć wszystkim. Dzisiaj mamy kolejny odcinek ze Swords and Sandals z piąteczki Grail of Antares. Kolejny z numerkiem już jakimś tam dosyć dużym, na pewno dwucyfrową liczbą jest ten numer odcinka. Zaraz sobie zobaczę, który to jest, a teraz. W tym czasie no to oczywiście prowadzenie jakie jest, a no takie, że dzisiaj zbieramy kasy, żeby być lepszym od bossa. Ostatnio mamy questa, żeby bossa pokonać, nawet dwóch bossów questy. Tutaj mamy pokonać Lumberjacka, tu mamy pokonać Lord of Sorrow, który jest w lochu, więc myślę, że możemy zacząć od lochu. Możemy spróbować, może się uda. A jak się nie uda, to pójdziemy do walki na tym wcześniejszym dungeonie. Też potrzebujemy świeczek. Coś to dało? Efektów, że zero. No okej. Okay. Skoro zero efektów, no to się nie ma z czego cieszyć. Jak widać, wszystko mi leży. Nie tylko. Jakby też nie mogę za bardzo przeciwników potrafiać. A za takich przeciwników też expo mogę zdobyć. O! A nie, znaczy nie za wszystkich. Nie za wszystkich. O, tu jest coś fajnego. Wyleczyłem się. I dobrze, że w to wszedłem. Jak są niebieskie, to są dobre. Jak są czerwone, to są klątwy. Na to trzeba uważać. Dobra, co tam mamy? Wyjście pewnie gdzieś. Okej, nie wiem co to tworzy, ale zaraz się okaże co. Ale chyba. Dobra, idźmy dalej. I tak pewnie przegram, więc przegrajmy gdzieś dalej. Może mi się uda dojść do Lord of Sorrow. Okej. O, nie trafiłem. Ja już jestem pokonany. Nie chciałem w niego wchodzić, ale walka się zaczęła, to chciałem spróbować wyjść. Okej, rzucamy standardową kosteczką. O, na start 20. 4000 jeszcze. I to jest dobry początek odcinka. 4000. Mamy 13 000. Zbieramy na armory oczywiście. Żeby to zrobić, to trzeba iść do dungeonu dalej. I walczyć. Idziemy walczyć na dungeonie. Albo po prostu pójdę do Lord of Sorrow. Więc teraz jakby będę miał możliwość, to będę przechodził obok przeciwników, ale mamy dwóch. Ty jesteś słabszy, więc dobrze wybrałem. Ok. To ja sobie pójdę tu, pozbieram esencję. Z tobą walczyć nie muszę. Ujść. Dobra. Dobra, mamy. Teraz walczymy. No, nawet dwóch mamy do pokonania, więc. Czy my ich go pokonamy, to ja nie wiem, bo mają takie armory. Niby mamy dobry mieczek, ale jak widać, w damage'u tego nie ma. Znaczy, pokonać go możemy, tak? Ale czy drugiego pokonamy? Albo bym trafił, albo nie. Bym przegrał, lub bym wygrał. Nie chcę używać esencji. Wiem, że nie jest to potrzebne. Możemy sobie poprzegrywać, nawet jeśli to jest mniejsza. Znaczy gorsza opcja, tak? No nie chcę wydawać kasy, którą zbieram na tutaj rzeczy, te
Może broń kupimy jakąś. Nie tu, w shops, broń. Nie te kliknięcia. Wychodzimy. Widzimy domek, a teraz możemy wyjść do sklepu. Zaraz pójdziemy spać. Dwa tysiące. Jak sprzedamy połowę, no to... To jest połowa, nie? Czyli 1200... Nie. 4 na końcu. 1000... Dobra, zobaczymy. Tysiąc dwieście czterdzieści dziewięć. Czyli będzie nas stać na... O, no właśnie, na 2000 z tego zdobyłem. Okej. Okay. Tak, bo mi jeszcze dało kasę za zaczarowaną broń. Kalkulator jak użyłem. I teraz co? Wchodzimy tutaj, kupujemy tą lepszą broń. Coś tu chcą pogadać? No nie mam potrzeby. Mamy jakieś rzeczy na sprzedaż? Sprzedaż możemy sprzedać. Idziemy do naszego domku, nie musimy iść do tawerny, po co wydawać kasę. Teraz shop, ile kosztuje enchant? Nie tu. Tu. 9000, okej. Okay. 21 damage będzie. Okej, okay. No mamy lepszą broń, może to pomoże wygrywać. Miałem zbierać armory, ale broń też jest potrzebna. Zjadł coś, okej. Okay. A, tu mnie teleportowało. Szczurek. No, trochę lepiej atakuje ten mieczyk. O dziwo, mogłem zaatakować z powera, a nie z normala. Przy czym power... Z czego power ma... gorszą trafialność. Znaczy, więcej esencji potrzebuję. Okej, okay, Gierko, skoro tak... straciłem magikę, to nie fajnie, że usiadłem na tym krzesełku. A, mijam ich. Idziemy na dół. No, już jest. Trzeba ciebie pokonać. No niestety nie mam życia. A miraculous resurrection.
Dobra, idziemy. Nie ma co się hamować. Wygramy albo przegramy. Nie muszę tego używać. Okej, niewiele mi to dało. Możemy iść z powrotem na kolejne piętro, bez walczenia na pierwszym. Nie przeciwnicy co najwyżej tu są, ale położenie piętra jest takie samo. No dawaj. Ponany. Teraz ty. Nietrafione. Znowu nietrafione. Dobra, może jednak normalne będą lepsze, bo mi esencje zabierają. A jak nie trafię, no to nie będzie mi jakoś szkoda. No właśnie, lepiej trafiają te normale. Nie idę do ciebie. Idę tam. Okej. Straciłem kasę, to nie fajnie. Tam jest. Możemy zrobić taki myk. Tylko nie wpaść żadnego przeciwnika. Możemy gdzieś wziąć światło. Idziemy tu. Wiecie, co tu chcę zrobić, nie? Mam możliwość to ulepszyć. Czy mogę sobie armor przywrócić? Skoro takie rzeczy dają, to korzystam. Przeciwnicy, o, nowiś są. Się zmienili. Ale przynajmniej mogę jakby z powrotem walczyć. Na tej zasadzie, że jeszcze przeżyję. Nawet jeśli szczur mi cały armor zbił. O! Już straciłaś połowę życia? Jeszcze jedna rundka na dół. Tutaj młotków nie potrzebują mnie, więc mogę sobie korzystać. A, trzeba się wyspać. 5 jest 4. No, 500 damage'a za jednym zamachem. Czysta, wow. Nie trafia na nic. Okej, poszliśmy spać. No, obrobili mi
zabrali troszeczkę pieniążków, bo w lochu jak spałem, to ktoś się tu dostał i nas okradł. Sobie sprawdzam, czy mamy jakieś młotki. O. Czy mamy jakieś młotki, ale no nie mamy młotków, więc no. To znaczy, że po prostu to zawsze działa. Więc w ten sposób można sobie. Bo już jesteśmy głodni, dobra. To wychodzimy stąd. Trzeba się najeść. Czyli idziemy do Gladiator Keepa. Tu. I chcemy jedzenie. Tu. I wychodzimy, jesteśmy najedzeni i możemy wrócić do dungeonu. Ile kosztuje? Dobra, spróbujmy inaczej. Spróbujmy wrócić od razu do dungeonu, no bo 12. Już mnie przywitało dwóch mocnych. Właśnie coś się zblokowałeś. Okej, okay, no to połazimy trochę i życie nam się odrobi. Świetnie. Ty jesteś łatwym przeciwnikiem, nietoperzu. Znacie Wirwinda, nie ma co używać. Ty jesteś łatwym, ale czasami nie mogę cię trafić. Trzynaste piętro. Mam z tobą walczyć. No dobra. No. Wystarczyło taki hitek spalnąć i już jest pokonany. Ty też. Im więcej walczymy, tym jesteśmy silniejsi, tak? I łatwiej nam jest ich pokonać wszystkich. Nie zawsze pokonałem wszystkich od razu, ale... Żadnych efektów. Dobijmy tego szczura, skoro już z nim zaczęliśmy walczyć, ale jakoś nie mogę. Jak widać w dungeonie nie działa to, że jak śpi to jest 100% natrapienie, albo przynajmniej 99%. Jeszcze krytyk. Szczurę. Chciałem cię pokonać, jeśli nie dałeś. Na piątkę mi przeskoczyło niestety. Na czwórkę. Na czwórkę mi przeskoczyło. Tak nie fajnie. Czyli na czwóreczkę przeskoczyło. Więc straciłem połowę kasy. Idziemy. Pójdziemy od początku. Pójdziemy od początku. Na przykład z tą możemy powalczyć. Nie chciałem z tobą walczyć, ale się zbugowało coś i walczę z tobą. Chciałem zobaczyć z tym przeciwnikiem normalnym, ale już zniknął. Jak widać, jesteśmy za słabi, nieważne co chcę zrobić.
Ale no to jest jednak hard. To jest hard, więc no łatwo nie ma co się spodziewać. Łatwego. Przeciwnika, tak. A jak jest hard, to przynajmniej jest jakieś wyzwanie. Jak było easy, to miałem za małe wyzwanie. No, pokonałem cię. Dobra, wyjdźmy stąd. Możemy nawet sobie armę. Właśnie, możemy ulepszyć armor i wyjść po prostu i zdobyć ten poziom. 21. Punkty rozdane. I co będzie lepsze? I powlając jakoś nie przemawia do mnie. Te 4% na rezurekcję. Czy ja mogę? Może mi się uda. Czy na bosie będę mógł to wykorzystać? A czy w lochu będę mógł to wykorzystać? Zobaczymy. Zobaczymy. Mamy tego skilla z tego co stanuje. Teraz możemy wrócić do lochu i powalczyć z przeciwnikami. Może się uda. Kogoś tam lepiej pokonać. A właśnie, ja nie mam świeczek. Może trochę kupimy świeczek teraz. Gattenhof, Tavern Keeper. Nie, to w alchemiście było. Stramanus, Alchemist. Okej. Do gladiator Keepa. Idziemy spać. Wyspani, więc możemy wrócić do miasta oraz możemy wrócić do dungeonu, hypogeum. Zaglądamy hypogeum, no to możemy. Spróbujmy pójść przez 13 poziom, żeby jak najszybciej dojść do tego bossa. Coś mi się wydaje, że szybciej z nim pójdzie niż z nimi tutaj. Omijam ich, żeby z nimi nie walczyć, ale ty, jak jesteś łatwy, to mogę. No tu jest tylko ślepy zaułek. Nic nie widać, jak nie ma świeczki. Trzeba ciebie pokonać. Czy na ciebie to zadziała? Nie, immune jesteś, okej. Okay. No tak, bo jak jesteś emperorowy z Crusadera, a tam był immune na takie rzeczy. Czy akurat to nie było wycofanie się, ale też byłeś na to odporny. Jesteś na to odporny. Bo ja jakby nie jestem odporny na twój damage i za chwilę zginę. Dobra, niech nie dał mi wygrać. Idziemy z powrotem. To jednak pójdziemy przez całość. O, jest nawet nowe lochy są. Będzie taniej,
Więc trzeba pieniążku wydawać i tak mi już odcinek się przedłużył. No, kolce. Może nie muszę iść na dół? Nie muszę. Mogę iść tędy. Okej, teraz idziemy tutaj. Teraz na dół nie możemy iść. To jest szczura, czy ciebie pokonam, bo ty jesteś łatwiejszy, właśnie. No to już przez ciebie przejdziemy i będziemy mogli dojść do wyjścia. Okej, już. Nie chcę z tobą walczyć, daj mi przejść obok. Z tobą mogę walczyć, gdy jesteś łatwy. Nie potrzebuję świeczki. Potrzebuję stąd wyjść. O. Żeby stąd wyjść, to ja potrzebuję dźwigni. Nie chciałem z tobą walczyć. Szukajmy tej dźwigni. Jest. I lecimy na dzień, na poziom 15. Co, będziemy walczyć z Lord of Sorrow, tak? To nie jest Lord of Sorrow. Lord of Sorrow to nie jest po prostu finałowy głos całego dungeonu. Ale chciałbym Ciebie pokonać. Więc mogę na siebie wydawać pieniądze. Ludus, nie do ciebie. Wejdź. Kasę nie straciłem. Chociaż w sumie stracę, jeśli będę chciał teraz iść prosto do niego. Pójdę na 60. Tutaj może coś się jeszcze, jakąś kasiorkę zarobi. Wy tu jesteście łatwi, więc mogę z wami walczyć. Pieniążki jakieś się zdobywają. Czasami dziwnie jest, że się tak wszystko rozwala tym naszym. Znaczy te walczenia tak się po prostu się tak dziwnie rozstrzeliwują na całość.
Was to na hita mam, więc... Czemu z wami mam nie walczyć? Ale jakby co, wampirów nie trzeba przyjmować, nie? Wampir jest, więc teraz uwaga, bo będziemy tracić życie. Nawet przegrałem przez to. Zaraz pójdę na bossa i z nim zawalczę. Spróbujmy zawalczyć z bossem, skoro mamy tego skilla. Skoro mamy tego skilla, to może zawalczymy z tym bossem numer 3, czyli z tym drzewem. Jakim jest Lumbrejack. Lumbrejack. W ogóle jest taki dobry, a tutaj jakby tego nie widać. Tu widać jest dobry, ale level wskazuje coś innego. To nie level tu ma znaczenie, tylko... Nie level ma tu znaczenie, tylko... Co ma znaczenie, jak nie level? Dobra. Kopnął mnie. Nie kop. Okej. Okay. Mamy 99% szans na trafienie. Okej, okay, on za 60 bije. Nie kop. Jak dojdzie do tego, że będę mu życie bił, to jestem w stanie go pokonać. Wol. Okej, okay, odepchnąłeś, to teraz ja cię stanuję. No, nie zawsze trafi ten. Jednak tu nie zawsze robi 100%. Nie kop. Było dobrze, bo armor mu prawie zbiłem. Jest ósemka. Jeszcze jedna próba. Było dobrze, to można próbować. Skoro widać, że jesteśmy w stanie wygrać. Okej. And now, live from the Eternal Colosseum. No, dobra. Teraz coś nie trafia. Coś jest lepsze ode mnie. No. Nie jest lepsze ode mnie i to zdecydowanie. Okej. Okay. Widać, że podki są na niego potrzebne, ale na armor niestety nie ma podków. Odeśpij, odeśpij. Masz esencję.
Za dużo mi śpisz. Za dużo mi śpisz. 10. walka przegrana. Gladiator Keep. Zrobimy jeszcze jedną próbę i kończymy odcinek. I wziąłem podkup. To ten power score mu rośnie. Odejdę może. Dobra, jest, misuj. Potrzebuję cię jakoś trafiać. Ale nie mogę cię trafić. Dużo mi pomoże, jak będę miał naładowany ten pasek. Dobra, i tak jestem jednak za słaby. Miała być ostatnia próba. No to będzie. Jeszcze mogę walczyć. Znowu podków nie kupiłem, ale i tak widać, że jest... Jak on ma armor, to... Ja nie mam jak go pokonać. Dopóki ten armor mu jest, no to ja nie mam jak go pokonać. No odejdź, odejdź. No właśnie, jak on tak atakuje, to ja nie mam jak walczyć. Jakoś nie wydaje mi się, żebym miał to wygrać. Dobra, ale... Pierwsza próba była najlepsza, ale się niestety nie udało. Dobra, to już nie będziemy męczyć naszego Grześka, niech on ma dosyć na dzisiaj. On ma dosyć na dzisiaj. Myślę, że wam też już nie będzie się chciał oglądać w kolejnej próbie, jeśli by miała być przegraną. Więc po prostu powalczyliśmy z głosem, mieliśmy dobrą próbę. Więc no, w kolejnym odcinku będziemy znowu się z nim bić. Może będzie pokonany, a może nie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Wy wiecie, co pod odcinkami zostawiać. Wy na pewno to wiecie. Myślę, że nie trzeba za każdym razem wam o tym przypominać. No dobra. No to... Cześć!